1 października wspominamy świętego Romana Hymnografa, diakona. Roman Hymnograf zajmuje czołowe miejsce w poezji i liturgii Kościoła Wschodniego obok świętego Efrema, świętego Grzegorza z Nazianzu, świętego Andrzeja z Krety oraz świętego Jana Damasceńskiego. Jest uważany za jednego z największych poetów Kościoła greckiego. Niestety, wiadomości o nim historia przekazała nam nader skąpe. Jego krytyczny żywot opracowali bollandyści w Acta Sanctorum. Roman urodził się w Emeście w Syrii. Zdaje się, że był poganinem, a chrzest przyjął w wieku młodzieńczym. Poświęcił się na służbę Bożą i jako diakon pozostał w Bejrucie przy katedrze Zmartwychwstania Pańskiego. Za panowania cesarza Anastazego I przeniósł się do Konstantynopola i osiadł przy kościele Najświętszej Maryi Panny. Tu rozwinął w pełni swój talent poetycki. Roman napisał ponad 1000 kontaktionów, czyli hymnów religijnych, liturgicznych na różne święta. Zachowało się z nich do naszych czasów zaledwie 85, z których jeszcze tylko 60 uznano za bezspornie autorstwa świętego Romana. Dlatego to przyznano mu zaszczytny przydomek Melodus, czyli hymnograf. Współczesna krytyka przypisuje mu najpiękniejszy utwór poetycki w greckiej literaturze religijnej, napisany ku czci Najświętszej Maryi, zwany akatystem. Święty pisał również wierszowane kazania. Roman pożegnał ziemię dla nieba około roku 560 za panowania cesarza Justyniana I. Pochowany został w kościele, przy którym jako diakon przez wiele lat służył Bogu. W synaksariach greckich jest wspominany 1 października. Módlmy się. Boże, Ty dałeś nam słabym ludziom Twoich świętych jako wzór i pomoc na drodze zbawienia. Spraw, abyśmy dążyli do Ciebie naśladując świętego Romana, którego narodziny dla nieba obchodzimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.